Zaczynamy. Witam Was bardzo serdecznie, chociaż to prawda Was nie widzę, bo jak się tak stoi w takim miejscu, tak świeci wszystko w oczy i jakoś jak człowiek się nachyli, to coś tam widać. Ale cieszę się bardzo, bo praktycznie ja nie jestem taki z przypadku wzięty tutaj. Odświeżył się przynajmniej jeden kontakt z dawno niewidzianym znajomym, z którym spędziliśmy kilka wariackich dni na weekendzie młodych mężczyzn. Temat dokładnie to był wtedy poświęcony z boksem, coś tam było. Dużośmy się, że tak powiem, no dawali, bo wiadomo czym, w ramach ćwiczeń duchowych. Ale tak, no przypadkowo tu nie jestem, mam na imię Mariusz. Z Andrzejem dawno temu się spotkaliśmy przypadkiem, chyba jakoś tak było przy okazji. Też, no właśnie, przypadek to chyba, jak to mówią niektórzy, drugie imię Boga. Ale też przy okazji chyba dobrze, jak pamiętam, to pierwszego oblężenia Jasnej Góry. Jakoś tak się kontakt zaczął i ta miłość trwa do dzisiaj. Chociaż, tak, no relacja taka. Chociaż co prawda ja z Częstochowy, a on tutaj krakowski, no to trochę nam się czasem drogi rozjeżdżają, czasami się zjeżdżają, czasami, no tam generalnie w granicach Jury, bo przy okazji też wspomnę, że gdyby ktoś chciał się wybrać na wycieczkę po Jurze, to jestem przewodnikiem jurajskim, także zapraszam na wycieczki i łażenie po górach, tych takich mniejszych zwaną Jurą. A zawodowo pracuję, ostatnio zmieniłem pracę na dość taką, no wydawać się może nietypową albo typową, zależy jak to na to spojrzy, ale jeden znajomy, jak powiedziałem mu, gdzie teraz pracuję od kilku miesięcy, to mi powiedział krótko, no, zrobiłeś doktorat o facetach, chciałeś robić wykłady, zajęcia dla facetów, no to teraz masz kurczę pracę z chłopami, a pracuję w schronisku dla bezdomnych mężczyzn. Także się trafiła taka dość specyficzna i wymagająca grupa, która, no tutaj coś tak stuka, trochę odsunę. Taka wymagająca grupa mężczyzn, bo wiadomo jakie to jest środowisko, ale to też nie przekreśla każdego, który w tym środowisku się znajduje z różnych swoich przyczyn życiowych, czy jakichś powikłań związanych z przebiegiem zdarzeń losowych, czy zdarzeń w życiu. A temat, który dzisiaj został zaproponowany, to mężczyzna stojący pod chórem. A tak, jeszcze przy okazji, jak tutaj się właśnie obejrzałem, bo tak z kąta to nie widzę. Temat jest oparty w pewnej części na publikacji książkowej, która powstała jako owoc badań naukowych i owoc pracy doktorskiej na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie, tutaj u nas. I poświęcony jest zagadnieniu apostolatu mężczyzny. Bo wiadomo, że wszyscy słyszeliśmy o apostolstwie, że jest apostolstwo świeckich, apostolstwo takiej, czy innej grupy społecznej, czy takiej innej grupy duchowej, czy takiego zakonu, czy takiego zgromadzenia. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że jest jeszcze jedno pojęcie określane jako apostolat, które różni się tym, że apostolstwem jest wszelka działalność zmierzająca do tego, żeby głosić Królestwo Boże i żeby opowiadać wszystkim o Chrystusie, całemu stworzeniu. Natomiast apostolat to już jest bezpośrednio to konkretne zaangażowanie. Czyli w tym momencie, w naszym przypadku, bo pozwolę sobie tak mówić, że to jest nasz przypadek, bo tak jak mówię, no nie jestem tutaj przypadkowo. Z mężczyznami świętego Józefa już się tak trochę mentalnie związałem. Ale to właśnie jest przykład tego, że tworzymy jakąś grupę, formujemy się razem, podejmujemy jakieś wspólne tematy, żeby zgłębić jakieś dane zagadnienie, wejść głębiej w nasze przeżywanie wiary. I w tym momencie, jak już jesteśmy tacy dobrze podlani, taką dobrze podlaną roślinką, to my wychodzimy do świata, do każdego, kto jest naokoło i my w tym momencie wypełniamy nasze zadanie, nasze powołanie, którym jest wezwanie do tego właśnie apostolatu, czyli tego czynnego zaangażowania. Tego, że ja idę głoszę świadectwem słowa, świadectwem swojego życia, przykładem oraz tym wszystkim, co czynię innegokolwiek, organizując jakiekolwiek inne spotkania, czy różne wydarzenia, czy pomagając też przy przebiegu, przy przeprowadzaniu różnego typu spotkań, które mają na celu, tak można marketingowo powiedzieć, ewangelizację i rozpowszechnianie idei Królestwa Bożego przyniesionej nam przez Chrystusa. Także książka, którą wspomniałem, jest dość ciekawa, bo też pozwoliłem sobie na taki mały komentarz na okładce i ten komentarz, szczerze mówiąc, jak już się spotkałem kolejny raz w tym tygodniu na spotkaniu w pewnej sprawie, o której też wspomnę w trakcie, że ten komentarz jest najbardziej trafny, bo to czytała osoba, powiedziała mi osoba, która to właśnie z tą książką się ostatnio zapoznała i mówi, że no taki opis, że książka, którą trzymasz w rękach, niech będzie dla ciebie przewodnikiem
Dzięki niej poznasz główne ścieżki wędrówki oraz otrzymasz wskazówki w planowaniu własnej podróży. A do tego jeszcze pytam, a co cię tak najbardziej zainteresowało? I mówił właśnie to, że ta książka praktycznie jest napisana jako taki przewodnik turystyczny. To nie jest taka, jak dla mnie, kolejna książka, która mówi, że o, mężczyzna to jest taki, ma takie, a takie zadania, ma takie, a takie powołanie, bo takich książek już pewnie sami poznaliście wiele i tych książek już jest no, dość duża ilość na półkach, w księgarniach, w bibliotekach. Natomiast ja z tego mojego zainteresowania turystycznego, bo po górach też lubię łazić, a że tak jak wspomniałem, jestem tym przewodnikiem jurajskim, to dostosowałem to do potrzeb takiego szlaku turystycznego. I każde zagadnienie, które jest tutaj opisane, jest ujęte tak, jakby to była wędrówka po tym szlaku, na którym napotykamy i sprawy łatwe, i sprawy trudne. Chociaż tych trudniejszych jest, szczerze mówiąc, więcej, ale o jakich to możecie poczytać. Ewentualnie książka jest dostępna, jakby ktoś był zainteresowany, tam leży na stoliku. Także polecam, bo będziemy dzisiaj no, ze trzy razy korzystać. A jakby ktoś chciał się zgłębić tak od strony bardziej naukowej, to też można się zapoznać z artykułem naukowym o tytule Apostolat mężczyzny w rodzinie. Ten artykuł został opublikowany w czasopiśmie teologicznym Teologia i Moralność w zeszłym roku w grudniu. No tylko, że tak jak mówię, to już jest wyższa szkoła publicystyki, także to nie jest dla mnie nawet też prosty język, jak musiałem dostosować treści do naukowego wydawnictwa. Przerabiając streszczenie tej książki i dopracowując do tematu, który został zapodany do tego artykułu. Natomiast inna sprawa, do której też już przy okazji pozwolę sobie was zaprosić, do Częstochowy, do tego mojego świętego miasta, tak zwanego miasta świętej wieży, ale najważniejsze miasta Matki Bożej Częstochowskiej. W maju przygotowuję z zaprzyjaźnionym kapłanem forum męskie, na które już swoją obecność potwierdzili tacy goście jak na przykład znany wszystkim pewnie Mieczysław Guzewicz oraz ksiądz Adam Rybicki z Lublina. A do tego jeszcze pewnie niektóre może mniej trochę znany, albo nawet może całkowicie nieznany Aleksander Beta, który jest dwukrotnym mistrzem judo, a obecnie jest liderem Wojowników Maryi w Łodzi i będzie też miał swoje takie 5 minut, gdzie opowie o swojej trudnej historii z przeszłości jako takie świadectwo życia, że pomimo tego, że są trudne sprawy, to i tak można z tego wyjść obronną ręką i zakończyć walkę z pozytywnym wynikiem. Także serdecznie zapraszam. Wydarzenie 25 maja w tym roku, w sobotę, niedaleko Częstochowa, także można się wybrać. Ewentualnie po znajomości wcisnę was gdzieś na przód, gdyby ktoś chciał. Ale zatrzymamy się już przy naszym głównym temacie na dzisiejszy wieczór. I bardzo się cieszę z tego zaproszenia, które tutaj Andrzej wobec mnie wystosował. I cieszę się i dziękuję za przyjęcie, ponieważ w tym momencie no, to jest rzecz, którą warto, że tak powiem, kultywować te spotkania, które wy tutaj już prowadzicie. Ponieważ jak ja już zacząłem jeździć tak od 2 lat systematycznie na zaproszenia do różnych grup, to widać potrzebę właśnie poruszania jakichkolwiek tematów związanych z mężczyzną, czy spojrzenia na wszelkie sprawy, ale męskim okiem. Bo my panowie wiecie przecież sami, że mamy inne spojrzenie, jesteśmy bardziej konkretni od spojrzenia kobiecego i patrzymy na wszelkie sprawy w sposób taki może bardziej konkretny, bardziej jasny, bardziej ułożony przez logikę faktów. Natomiast kobiety mają spojrzenie takie bardziej delikatne, wdrażające, takie większe myślenie, empatię, takie przemyślenia głębsze, dłuższe. Ale właśnie ten temat. No to pytanie na początek dla was, takie na pobudzenie, bo dla mnie pora jest to już dosyć późna. Kto stał dzisiaj pod chórem? Są jacyś, co się przyznają? No nikt nie stał? No wczoraj tak, dzisiaj. A dzisiaj tam widziałem parę osób z tyłu właśnie pod chórem. Ale nie, bo jeśli chodzi o temat, to też taki ciekawy komentarz miałem od jednego znajomego, który mówi, że nie, ja pod chórem, nie, ja nigdy nie będę stał pod chórem, nie, mnie chór nie interesuje, ja muszę być gdzieś z przodu. Ale go pytam, wiedząc, kim on jest z zawodu, no to mówię, ale dlaczego tak? No bo ja muszę być w centrum uwagi, a jest DJ-em imprezowym na weselach i tak dalej, więc on pod chórem nie. A w kościele to gdzie stoisz? I wtedy sobie uświadomiłem, bo on mi odpowiadał, no ty zapomniałeś, że ja jestem organistą. No to w tym momencie tak sobie myślę, nie no stary, powaliłeś mi cały temat.
No bo facet stoi pod chórem, czy nie stoi pod chórem? No jak ma stać pod albo nie stać, skoro jest nad chórem, albo na chórze? No i właśnie, i od tego się zaczęła głębsza dyskusja, czy tak naprawdę facet gdziekolwiek w tym momencie stoi. Ponieważ musimy się zastanowić, a dzisiejszy tekst, który jest takim wprowadzeniem, może ktoś chętny jest, żeby podejść i przeczytać? O, pierwszy z brzegu. No, ministruje i tak dalej, chociaż do tego miejsca ministranta też dojdziemy. Dojrze. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt. Wobec wszystkich współwiesiadników, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Dzięki bardzo. To teraz tak, pozwolę sobie wejść w rolę tego gospodarza, który przychodzi. I chłopaki tam z tyłu, chodźcie do przodu. Odwagi, nie bójcie się. Są puste miejsca, czekają na mężczyznę w kościele z przodu. Chodźcie, ruszcie się trochę. Będzie lepiej widać przynajmniej z przodu. Bo też będzie małe ćwiczenie takie ruchowe na później. I to... No i właśnie, i to jest to pierwsze ćwiczenie, które wskazuje na potrzebę ruszania tego tematu. Gdzie jest to miejsce tego mężczyzny w kościele? Czy tam gdzieś z tyłu, czy gdzieś tutaj z przodu, czy gdzieś tam po środku, gdzieś po lewej, gdzieś po prawej? Ja może gdzieś tutaj, gdzieś tam, może gdzieś się schowam, ksiądz mnie nie zauważy. No ale nie, nie, niestety. Ja was zapraszam osobiście do poszukiwania tego miejsca, które jest w pewnym konkretnym miejscu, a do którego też za chwilkę dojdziemy. Ponieważ na początek, żeby w ogóle zająć się tematem miejsca mężczyzny w kościele, to musimy sobie uświadomić jedną sprawę. Co to tak naprawdę jest ten kościół i po co ten kościół tak w ogóle istnieje? I tutaj jest kwestia taka, że poprzednie spotkania były poświęcone, ci co byli pamiętają, ja tylko obserwowałem internetowo, było poświęcone na przykład współpracy z hierarchią, czyli już taka wyższa też szkoła jazdy, jak ten mężczyzna współpracuje. Czyli już mamy z tego informację, że już jakieś miejsce tego mężczyzny w tym kościele już jest. Skoro już się zastanawia nad tym, jak współpracować, jakie podejmować działania i z kim, i co to jest ta hierarchia i jak te relacje mają wyglądać. A na ostatnim już miesiąc temu spotkaniu był poruszony temat kościoła jako miejsca wzrostu mężczyzny. I teraz dla przypomnienia, tak ci co byli, kto z was był, ręka do góry? No trochę was to było. To do jakiego wniosku doszliście? Czy kościół jest miejscem wzrostu mężczyzny, czy nie? Tak. No nie, nie winno nas. Decydowania to nie słychać. No tak. Dobrze. Czyli głosujemy, że jednak ten kościół miejscem tego wzrostu jest. Z tego wynika właśnie to, że jednak ten kościół jest też po prostu miejscem dla mężczyzny. Jest po prostu tym miejscem, które jest przeznaczone dla niego, w którym jemu przychodzi żyć. To, co dzisiaj na przykład ksiądz Mirosław przypomniał i mówił w czasie homilii na dzisiejszej Eucharystii o wskazaniu Jezusa, że my musimy trwać w Jego obecności, my musimy w tym miejscu, w którym jesteśmy, które odczytujemy jako moje własne powołanie, które ja odczytuję, że to jest moje miejsce. Tak jak ja na przykład jestem ministrantem i lektorem liturgicznie, odczytuję to jako moje miejsce w kościele, jako tej przestrzeni działalności liturgicznej, modlitewnej, to ja w tym miejscu już, skoro się podjąłem tego, to muszę już, nawet nie to, że muszę, tylko po prostu powinienem podtrzymywać sobie to pragnienie trwania w tym właśnie miejscu. Jeżeli tylko pod warunkiem odczytuję to jako to moje miejsce, do którego powołuje mnie Bóg. Tak samo jest z rodziną, tak samo jest z relacją przyjaźni, tak samo jest z trwaniem i działalnością w jakiejkolwiek grupie, tak jak chociażby w spotkaniach mężczyzn świętego Józefa. Bo wiadomo, że każda grupa formacyjna oferuje coś, co może pomóc we wzrastaniu w wierze, no ale nie każdemu dana grupa musi odpowiadać. I w tym momencie ma prawo do tego, żeby iść do innej grupy i szukać tego, co będzie mu pomagało we wzroście. A mam nadzieję, że wasza działalność, wasza obecność tutaj na spotkaniach pomaga w waszym wzroście. Jest tak, czy nie jest? Jest. To dobrze. To się tylko cieszyć i tak trzymać cały czas do przodu.
I dlatego właśnie dochodzimy do tego pytania zasadniczego. Gdzie tak właściwie jest miejsce mężczyzny w Kościele? Jeżeli już sobie uświadamiamy, czym to jest ten Kościół i czym ten Kościół jest dla mężczyzny, a w drugą stronę też, czym ten mężczyzna jest dla Kościoła. I teraz kolejne pytanie na pobudzenie. Jak myślicie, gdzie jest miejsce mężczyzny w Kościele? Jakieś pomysły? No chłopaki, pobudka. No tutaj, w kamieniołomie. To znaczy tak, bo jak tutaj szedłem właśnie z Kościoła, to tak otworzyli mi tam drzwi z zakrysty z tyłu, patrzę, takie kamienie, skały, matko, do lochów mnie zaprowadzą. To jest miejsce mężczyzny? W lochach? Nie, no ładnie. Zasadniczo ładnie, mogę tu zastać. Tylko kilo w łopatę i drążymy dalej tunel, żeby tak ładniejsza sala była większa i wtedy, że więcej osób się pomieści. No ale no, powtórzę pytanie, no, jak myślicie, gdzie jest miejsce mężczyzny w Kościele? O matko, to teraz powiem, żeś pojechał z grubej rury. No niby tak, no. Ksiądz, kardynał, papież, też facet, nie? Jakby nie patrzeć. Dobrze, a jakieś jeszcze inne pomysły? Też. A jakieś jeszcze inne miejsca? Tylko, że pytamy, no pod chórem to już tak wyjdźmy spod tego chóru, trochę do przodu. Właśnie, przed ołtarzem. Bo rodzina to tak, no zasadniczo w Kościele jako wspólnocie. I teraz właśnie przejdziemy do takiego jednego spostrzeżenia, bo pytając siebie samego, gdzie jest moje miejsce w Kościele i czym w ogóle zasadniczo ten Kościół jest, to takie jest ukute już przez wieki spojrzenie, że Kościół z jednej strony to jest instytucja, a z drugiej strony wspólnota. I teraz rodzi się taka wątpliwość, no tak naprawdę to w tym momencie, no jaki jest ten Kościół? I z tym pytaniem wiąże się to, co widzimy we współczesnym świecie, jest kryzys obecności nie tylko mężczyzny w Kościele, ale w ogóle młodzieży i coraz mniejsza liczba osób, która jest zainteresowana życiem sakramentalnym i chociażby uczestnictwem w coniedzielnej Eucharystii. Bo to wynikać może z jednej strony, jak rozczytywałem się w różnych publikacjach, właśnie z tego względu, że wiele osób spogląda na Kościół jako instytucję, gdzie praktycznie, no, jest takie powiedzenie francuskie, które brzmi, że człowiek do Kościoła przyjeżdża na czterech kółkach trzy razy w życiu. A wiecie, kiedy to są te momenty? Chrzest, ślub i pogrzeb. No. Najpierw w wózeczku na czterech kółkach, potem w jakiejś limuzynie na czterech kółkach, a potem to już po prostu wiadomo, w czym przyjeżdża jako wkład, ale nie do długopisu, tylko do drewnianego pudełeczka. I to są te trzy momenty. I teraz też taki nurt coraz bardziej widać, że w Polsce też się zaczyna to dziać, że maleje zainteresowanie w ogóle wspólnotą Kościoła i maleje też zainteresowanie Kościołem jako w ogóle właśnie wspólnotą przez ten pryzmat tej pierwszej części instytucji. Bo musimy pamiętać, że Kościół jest też instytucją, bo wiadomo, z jednej strony jest to człowiek, który sam z siebie jest skonstruowany przez Boga jako istota cielesna i duchowa. Do tego też za chwilkę dojdziemy już konkretnie, ale też ma nieśmiertelną duszę, która już funkcjonuje w zupełnie wyższym, innym świecie i patrzy przez inny pryzmat. Natomiast jeżeli chodzi o Kościół jako wspólnotę, to mamy w Biblii i w teologii wyjaśnione już w wielu publikacjach, których też warto poczytać sobie, o tym, że są różne pojęcia i rozumowania Kościoła, a wiadomo, że Jezus jak chodził po ziemi i nauczał, to używał takiego języka, który był zrozumiały dla ludzi ówczesnej epoki, czyli o Kościele jak mógł powiedzieć wtedy. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że jesteśmy Izraelitami sprzed 2000 lat, przychodzi do nas jakiś Jezus z Nazaretu i teraz mówi nam o stworzeniu nowej wspólnoty Bożej, że jakiś lud Boży, wybrany, kapłaństwo, coś takiego. Słyszeliście coś kiedyś, takie coś? Lud wybrany, kapłański, coś, ktoś, komuś się obiło o uszy? No właśnie. Ale z kolei z drugiej strony, tak jak tutaj mamy owczarnia. Ktoś słyszał, że jesteśmy owczarnią Pana? No to wiem, że tak, no. O matko, kiedy to było? 5 lat temu, nie? Dobrze, a inne obrazy, jakieś pole uprawne. Ktoś się spotkał z takim pojęciem? Nikt, nic, nic przy powieści, coś świta? Właśnie. Kolejne to Boża budowla. Albo miasto święte, Jeruzalem, Królestwo Boże, już wszystkie naraz.
co by tak złączyć. Też mamy takie obrazy. Natomiast teologia, która już zagłębia się przez wieki w spojrzenie na Kościół, spojrzenie na naukę Chrystusa, mówi o różnych też obrazach i interpretuje to na różne sposoby, ale najważniejsze jest spojrzenie na Kościół właśnie jako na mistyczne ciało Chrystusa. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to polecam poczytać sobie odpowiedni dokument, który też jest o takim tytule, Mistyczne ciało Chrystusa, jest to encyklika papieska, dość stary dokument, mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, ale jest to zaczerpnięcie nauki świętego Pawła oraz wyjaśnienie głębsze tej nauki, że my właśnie jesteśmy jako ten Kościół, jako mistyczne ciało Chrystusa. I teraz tak, ja bym miał prośbę o jednego odważnego. Jest ktoś odważny, jeden, kolejny? Nie musi być ten sam. No chodźcie, chłopaki, bo jak nie, to będziemy robić jak z dziećmi w przedszkolu, albo jak z chłopakami u mnie w schronisku. Będę po prostu brał za rękę, no. Proszę bardzo, tutaj ten tekst. Ten od góry, tak? Obydwa. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania, pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Dzięki. Możesz wziąć na pamiątkę, autograf później. Dzięki. I teraz pytanie, chłopaki. Krótka piłka. Czujecie to? Czujecie te słowa? Może to są trudne, bo ja wam powiem, że tak. No studiowałem teologię na podstawowym kursie, te 6 lat się przemęczyłem. Potem się jeszcze przemęczyłem 6 lat z przerwami dwoma na doktoracie. No ale no ja do dzisiaj powiem wam, że ciężko jest mi zrozumieć tak naprawdę tą głębię, która w tych słowach jest zawarta. Bo skoro my jesteśmy wszyscy jednym ciałem, jesteśmy, no jak święty Paweł pisze w listach swoich w licznych momentach, że jesteśmy tak, jakby jeden był ręką, drugi był nogą, trzeci okiem, czwarty jeszcze uchem, kimś tam jeszcze. Ale każdy jest ważny. I w tym momencie też, tak jak co widzę w pracy z tymi chłopakami właśnie moimi w tym schronisku, no dość niski poziom jest samooceny i w ogóle takiej no, pozytywnego spojrzenia na siebie. A to jest bardzo ważne, bo w tym momencie, jeżeli sobie uświadomimy, że wszyscy jesteśmy kimś z tych, nieważne, czy ktoś się czuje taki mniej istotny lub ktoś lubi być bardziej z przodu, stać pod chórem, albo bardziej z tyłu, albo z przodu. Każdy jest ważny. Każdy. Każdy jest ważny i ty po kolei, i ty tutaj z przodu chłopaki, i wy tam z tyłu też. Nie ma czegoś takiego, że jesteśmy tylko wspólnotą, w której możemy zginąć jak po prostu w zwykłej masie. Nie, bo wspólnota Kościoła nie jest masą. Nie jest wspólnotą ludzką, bo wspólnota Kościoła jest wspólnotą, która tą wspólnotę ludzką przekracza i oferuje coś wyższego. Coś wyższego, co pomaga w tym wzroście, który my chcemy praktykować i który my chcemy pogłębiać poprzez odpowiednie lektury, poprzez właśnie spotkania formacyjne czy spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy pomagają spojrzeć lub przybliżają jakieś konkretne zagadnienia, które są na tak zwanym topie albo jest zapotrzebowanie na wyjaśnienie głębsze. Także uwaga początkowa, że właśnie my jesteśmy tym ciałem. A w jaki sposób to ciało możemy obserwować? Teologia mówi o rzeczywistości, tak jak wspomniałem już, o człowieku zbudowanej ze struktury składającej się z elementu boskiego i z elementu ludzkiego naszego. Tak samo wspólnota Kościoła. To jest to, co było wcześniej powiedziane o tym rozgraniczeniu, że jest instytucja, spojrzenie jak na instytucję i spojrzenie jak na wspólnotę. Bo nie można tego stawiać, że instytucja będzie wyżej, a wspólnota będzie niżej, no bo wtedy będziemy szli w jakieś formalności albo się to skończy na zasadzie właśnie tych trzech wizyt w kościele na czterech kółkach,
albo będzie to się przejawiało tak zwanym przerostem treści nad formą, że będzie taki formalizm i skrzywienie w stronę urzędową, że będziemy do kościoła przychodzić wtedy, kiedy będzie komunia dziecka, będzie chrzest dziecka, kiedy będzie ślub, albo ktoś tam się inny będzie żenił, albo różne inne przygody związane z życiem około bardziej sakramentalnym, bym powiedział w tym wypadku, niż sakramentalnym. Natomiast musimy sobie też uświadomić jedną rzecz, że wspólnota kościoła, tego kościoła, w którym my szukamy tego swojego własnego, jedynego, niepowtarzalnego miejsca, jest praktycznie oparta na tym, co teologia nazywa trzema stanami Kościoła, bo mamy stan Kościoła pielgrzymującego, to jesteśmy my wszyscy tutaj żyjący jeszcze na ziemi. Następnie jest wspólnota tych, którzy się oczyszczają w czyśćcu, to wiadomo, że to już są ci, którzy przeszli przez bramę śmierci, ale jeszcze nie zostali według wiedzy teologicznej przez wieki ugruntowanej i potwierdzonej jakimiś przemyśleniami, czy potwierdzonych jakimiś innymi dowodami teologicznymi w przestrzeni, która jeszcze wymaga tego wysiłku do pełnego oczyszczenia. I dlatego też to jest wspólnota, która w tym momencie najbardziej potrzebuje modlitwy tych, którzy są jeszcze w tej części pielgrzymującej. A z kolei ta ostatnia, trzecia część jest praktycznie tym miejscem docelowym, do którego powinien dojść każdy, kto w tym kościele żyje i kto w tym kościele szuka swojego miejsca, odnajduje je i w tym miejscu stara się trwać. Także pamiętajcie, że chłopaki, że jesteśmy wspólnotą, jesteśmy wszyscy jednym ciałem i każdy jest ważny w tej wspólnocie. I dlatego w tym momencie kolejna uwaga, że skoro jest każdy ważny, to każdy ma swoje jakieś specjalne miejsce. Bo jakby nie był ważny, no to jakie ma mieć miejsce osoba, która jest nieważna? Jako uzupełniacz powierzchni, żeby zajęte były wszystkie krzesełka, no to taki cel chyba wspólnoty Kościoła to właśnie nie bardzo. I dlatego pamiętajcie, że każdy z nas jest członkiem tej wspólnoty, która jest przede wszystkim wspólnotą duchową. To jest to, o czym Chrystus mówił, że przyjdą dni, kiedy będą wszyscy oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Nie patrząc na instytucje, bo jeżeli będziemy patrzeć na instytucje, no to wybaczcie, no ale krótko mówiąc, no daleko nie zajedziemy i na pewno do tego trzeciego stanu będziemy się długo jeszcze musieli przemielić tym pośrednim, drugim, w tak zwanym oczyszczeniu. A powołanie, bo w tym momencie, jeżeli już wiemy, że w tym kościele mamy szukać i wiemy, czym jest ten kościół, że jest tą wspólnotą, to pytanie jest o to, kto ten kościół tworzy. Jak myślicie, kto tworzy ten kościół? I nie patrzcie na ten pierwsze słowo na górze, bo wszystko będzie jasne. No Chrystus tworzy tak, no zbiera cały swój lud, zbiera te wszystkie swoje owieczki. No ale tak patrząc już z punktu naszego tutaj, tu na ziemi. Jesteśmy tą wspólnotą, jednym ciałem, jedną grupą. I kto tworzy tą grupę? No właśnie, my. My. Co prawda my się skupimy z racji na ten temat, że jesteśmy mężczyznami i poruszamy tematy męskie, to skupimy się na części świeckich i będziemy szukać tego miejsca mężczyzny pośród właśnie tego całego grona osób świeckich. I teraz też bym poprosił jednego odważnego, kolejnego, to sobie przewiniemy i też dostanie kartkę na autograf później. Ktoś chętny? No chłopaki, obudźcie się. No to właśnie, trafił się spod chór jeden. Dobra, będziesz następny, spoko. Tekstów mam tu jeszcze ci dostatek. Tak, to który czytać? No to właśnie, to wiesz co, zapraszam cię tutaj też. To najwyżej ty pierwsze, a okay. Drugie. Wiernymi są ci, którzy przez chrzest wszczepieni w Chrystusa zostali ukonstytuowani ludem Bożym i stawszy się z tej racji na swój sposób uczestnikami kapłańskiej, prorockiej, królewskiej misji Chrystusa, zgodnie z własną pozycją każdego, są powołani do wypełnienia posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. Czy ktoś to zrozumiał? Nie, czy wszyscy zrozumieli? Tak. Wszyscy zrozumieli. Jak ktoś zrozumiał? Nie, to idziemy do następnego tekstu. To zapraszam cię. 8, 9, 7. Pod nazwą świeckich rozumie się wszystkich wiernych chrześcijan nie będących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego prawnie ustanowionego w kościele,
mianowicie wiernych chrześcijan, którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni jako lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swojej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i świecie. Jedno zdanie. Czy ktoś zrozumiał to zdanie? No to jak to wytłumaczyć różnicę? No przykładowo ja nie jestem związany ze wspólnotą Kościoła, no i teraz czytaj już niewierny od świeckiego. W dzisiejszych czasach trudne pytanie, bo wypadałoby jednak, żeby duchowni też byli wiernymi. No, no właśnie. Posłannictwo jest takie słowo, to jest najważniejsze. Właśnie. Posłannictwo być tak. Właśnie słowo klucz. Posłannictwo, czyli powołanie, to wracamy tutaj do tego momentu. O właśnie, miałeś kartkę wziąć na autograf, to później jakby co. Dobra, podzielicie się. Dobrze. Powołanie. A co to jest w ogóle powołanie? Spotkaliście się z takim pojęciem? To jakby to wytłumaczyć tak jednym słowem i jednym zdaniem. Może być powołanie do zawodu albo do stanu. Może. Ale właśnie, bo... No właśnie, bo jest taki stary dowcip, że przychodzi syn do domu i mówi: mamo, kurczę, powołanie dostałem. Synu, ja się całe życie modliłam, żebyś na księdza poszedł. Mamo, do wojska mnie biorą. No. Także, ale tak, bo to jest wytłumaczenie, do czego jest powołanie, ale jakby tak powiedzieć jednym zdaniem, jednym słowem, czym jest w ogóle powołanie, jako powołanie całość? Misja. No weź, też synonim to jest w tym momencie. Zadanie, zaproszenie, kim mam być, bo co mam robić. Ktoś mnie woła. Tak. No to już mamy więcej właśnie takich rzeczy, które pomagają zrozumieć. Natomiast chodzi o to, że w Biblii wielokrotnie, gdy mamy do czynienia z kimś powołanym, zwłaszcza z prorokami, czy mniejszymi, czy większymi, to powołanie jest rozumiane w języku biblijnym jako wezwanie do służby dla innych. Bo to, co mówicie, że powołanie do tego, powołanie do tamtego, to tak, jest to też forma czy miejsce, do którego ktoś jest powołany, ale chodzi przede wszystkim o to, że powołanie, które daje Bóg, nie służy tylko mi. Bo jak ja bym był sobie powołany, odczytam sobie powołanie, chociażby tak jak teraz po zrobieniu tego doktoratu i po napisaniu tej książki, po tych już kilku konferencjach, i tak sobie mógłbym pomyśleć: o, fajnie, ja tu mam powołanie do tego, żeby głosić takie konferencje. I tak zaczynają mi te skrzydełka po wiadomo jakim napoju tak rosnąć i rosnę w te piórka i w pewnym momencie dostanę takim kamieniem w łeb, bo przyjadę na spotkanie, a przyjdzie jedna osoba, dwie. I wtedy coś będzie świtać. No, ale skoro ja mam powołanie, żeby głosić, no to komu ja mam to głosić? Sobie czy komuś? Bo jeżeli sobie, to wtedy rzeczywiście tak. No wystarczy nawet puste krzesełko i też się będzie głosić. No, podobno właśnie. A, no to co... No to cóż, no jak urządził ucztę i nie wydał zaproszenia, nie rozgłosił tego po opłatkach, no to nic mu na to nie poradzę. Ale nie, właśnie, bo jeżeli powołanie będzie, będziemy patrzeć przez pryzmat własnego powołania do tego miejsca, do którego jesteśmy powoływani, przez właśnie ten pryzmat, że to nie służy mi, tylko to jest dla wspólnoty. Bo to, co mówicie, że ktoś ma powołanie do tego, do tamtego, to wyobraźcie sobie, że ktoś ma powołanie do bycia kapłanem. I teraz jest sytuacja, jak ja widzę u jednego znajomego księdza, bo też mi po prostu żali się czasami, że no jest proboszczem, został na takiej malutkiej wiosce, że może jest tam 400 osób, a wiadomo, statystyka ta mówi ostatnio 30 może procent takich chodzących co niedzielę, a do komunii to już w ogóle ręce opadają. I on mówi, że ma, w niedzielę to jeszcze mówi jakoś ujdzie, ale w tygodniu to on czeka nawet 20-30 minut po wyznaczonej godzinie mszy, żeby w ogóle ktoś przyszedł. No bo w tym momencie pytanie on mi stawia, no jestem księdzem, postawił mnie biskup, Pan Bóg tutaj w tej parafii, ja robię co mogę, ale no komu ja mam głosić? Komu ja mam głosić? Jak ja muszę 30 minut czekać, no może ta jakaś rodzina, która dała chociaż tą intencję, przyjdzie.
No i sprawuje tylko Eucharystię z całym Kościołem, tym uwielbionym, którego tutaj na ziemi w sposób cielesny nie widzimy, no bo owieczek Pana błąkających się po świecie no nie ma. Dlatego też musimy pamiętać, rozpatrując sprawę swojego powołania, że do czego to powołanie mnie prowadzi i do czego to powołanie ma prowadzić mnie wobec wspólnoty i jakim charyzmatem tej wspólnocie mam posługiwać. I teraz kwestia taka, że jeżeli były za trudne teksty, to zapraszam jeszcze jedną osobę. Krótki tekścik będzie. Ktoś chętny? Chodźcie, chłopaki. Taki króciutki tekścik. Bo jak nie, to będziemy brać po kolei. No naprawdę. Trzeba się rozruszać troszkę wieczorem, nie? Gimnastyki. Proszę. Świeccy w Kościele. Właściwością specyficzną laików jest ich charakter świecki. Natomiast zdaniem ludzi świeckich z tytułu właściwego im powołania jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Żyją oni w świecie, to znaczy pośród wszystkich razem i poszczególnych spraw i obowiązków świata i w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, z których niejako utkana jest ich egzystencja. Tam ich Bóg powołuje, aby wykonując właściwe sobie zadania, kierowani duchem ewangelicznym, przyczyniali się do uświęcenia świata na kształt zaczynu, od wewnątrz niejako. I w ten sposób przykładem, zwłaszcza swego życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. Szczególnym więc ich zadaniem jest tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa, i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela. No i to jest standardowe pytanie, czy zrozumieli? Świeccy mają szukać Królestwa Bożego, zajmując się swoimi sprawami. No ciekawe stwierdzenie, że swoimi sprawami, nie? No właśnie, bo pytanie, co to są, bo jak mówimy, że tak kolokwialnie na ulicy, czy jak się rozmawia po prostu, no to jest moja sprawa, nie? A nie wszystkie sprawy są moje. Niektóre sprawy są nie tylko moje, ale całej wspólnoty ze względu na to, że ja jestem powołany do tego czy do tamtego, albo jestem w tym a takim miejscu i w tym takim miejscu mam właśnie ten taki dar i tym darem właśnie ja powinienem posługiwać tej wspólnocie, w której żyję i w tym miejscu, w którym się znajduję. I w tym momencie to już nie jest moja sprawa. To już jest sprawa całego Kościoła. Tego, który jest tutaj wokół mnie blisko, ale też tego Kościoła powszechnego. Jakby ktoś się chciał tak zapoznać głębiej z tymi różnymi tekstami, to można sobie poczytać głównie takie dokumenty jak Lumen Gentium, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Światło Narodów. Z tych dokumentów dwóch mieliśmy te fragmenty przed chwilą czytane też. Z dekretu o apostolstwie świeckich Apostolicam Actuositatem, to są dokumenty, które są dziełem Soboru Watykańskiego II. Natomiast kolejny to już jest późniejsza taka myśl pogłębiająca sprawę laikatu i świeckich, Adhortacja Christi Fideles Laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele. No i to, co miało być łatwiejszym językiem napisane właśnie w katechizmie Kościoła katolickiego, który jednak się okazuje jest chyba trochę trudny do zrozumienia czasami, nie? Też go do końca nie rozumiem, próbuję go rozgrywać i dlatego właśnie tak się zagłębiam. Ale dochodzimy do istoty sprawy. Ten apostolat mężczyzny, o co tak naprawdę w tym apostolacie mężczyzny chodzi, jeżeli szukamy tego miejsca? I teraz tak, czytając ten tekst, skupcie się proszę tylko na istocie, nie na treści, co jest powiedziane, tylko na istocie, która przekazuje tą myśl, ponieważ to jest wypowiedź Jana Pawła II do Międzynarodowej Konfederacji czy Federacji Mężczyzn Katolickich, jakoś trudna nazwa. To jest wydarzenie bardzo stare, bo jeśli dobrze pamiętam, to z lat 80. XX wieku. Papież wtedy mówił do zgromadzenia mężczyzn z całego świata, że w apostolacie mężczyzny najważniejsze i istotne jest podkreślenie koniecznej potrzeby czynnej obecności dojrzałych mężów katolickich w świecie, konieczności ich chrześcijańskiego świadectwa i apostolskiej działalności, aby Kościół jako zaczyn ewangeliczny mógł rzeczywiście przenikać całą ludzką społeczność. Czyli to jest to, co było przed chwilą powiedziane o tym, do czego człowiek jest powołany, czyli świadectwo życia, przykład życia, modlitwa.
I jedziemy dalej, że jakżeż można by inaczej dotrzeć do wszystkich mężczyzn, czy nie jest to możliwe tylko poprzez pośrednictwo innych mężczyzn im podobnych, zaangażowanych tak jak i oni, którzy jednak bezustannie szukają i wielbią Boga, naśladując i służąc Panu Jezusowi Chrystusowi. I teraz też pytanie, rozumiecie? To już jest chyba prostszy tekst. Czynna obecność. Tak. I teraz dojdziemy do zasadniczej treści, ponieważ nie wiem, czy spotkaliście się z taką małą książeczką. Takie coś. Ktoś kiedyś widział? Nie będę robił konkurencji, nie będę dlatego mówił, kto to wydał, które wspólnota. Tak, dokładnie. To jest rzecz, którą jak ja przedstawiałem na spotkaniach naukowych jeszcze w czasie studiów doktoranckich i mówiłem, że cytuję, proszę księdza profesora, adhortację apostolską biskupa Tomasza Olmsteda. Jaką adhortację? Przecież biskupy nie piszą adhortacji. Jak nie piszą, mówię księże profesorze, no niech ksiądz patrzy. Adhortacja? Biskup? Adhortację? Adhortację to papież pisze. No, księże profesorze, no nic nie poradzę, wydrukowali. Co się będę z biskupem spierał jeszcze z Ameryki? Daleko mi do niego, gdzie ja tam będę do niego jechał, nie? Maila mu napiszę, to nie zrozumie, bo ja po angielsku ledwo, on po polskiemu pewnie ni w ząb. No. Ale z kolei nasz biskup polski, obecnie kardynał, wiadomo który, czy nie wiadomo który? Taki młody, nie za stary, właśnie. On napisał bardzo ciekawe wprowadzenie do tego listu, w którym pokrótce można po prostu stwierdzić, cytując czy parafrazując jego, że ta adhortacja, ten list to jest praktycznie krótkie, rzeczowe, treściwe, w punkt, zasadnicze, sprecyzowanie, o co chodzi w apostolacie mężczyzny. Po męsku. Krótko, zwięźle i na temat. A biskup we wstępie pisze właśnie takie słowa. Gdzie to jest? Mężczyźni, nie ociągajcie się z dołączeniem do wojny, która szaleje wokół was. Wojny, w której rany odnoszą nasze rodziny, dzieci, która niszczy godność kobiet i mężczyzn. Często toczy się ona w ukryciu, ale jest prawdziwa. Rozgrywa się głównie na poziomie duchowym, ale stopniowo wykorzenia również resztki etosu chrześcijańskiego z naszego społeczeństwa, z naszej kultury, a nawet z naszych domów. To teraz po raz ostatni zapytam. Rozumiecie? Ale kiwam nie dlatego, żebyście potwierdzili, tylko... No, to proponuję zrobić osobne spotkanie na ten temat, będziemy się zagłębiać. Ale pytanie, czy... Tak, ale w tym momencie, bo wezwanie do tego, żeby stanąć naprzeciwko tego, co się wokół nas niedobrego dzieje, żeby temu przeciwdziałać na tyle, ile możemy i na tyle, ile otrzymujemy charyzmatów, darów różnych właśnie. Bo w tym momencie, jak dla mnie, jest to bardzo wyraziste, bardzo konkretne spojrzenie na właśnie rolę i zadanie mężczyzny. Jak ja przeczytałem ten list apostolski nazwany przez biskupa Tomasza jako adhortacja, to tak właśnie pomyślałem sobie, że czegoś takiego chyba potrzebują dzisiaj mężczyźni. Konkretu. Nie takich, znaczy wiadomo, nie to, że teksty będę jakieś niwelował ich wartość i tak dalej, bo wiadomo, że teksty Magisterium Kościoła są przede wszystkim no, tym, co wyjaśnia istotę wiary i pomaga zgłębić apostolat. Ale w tym momencie, no, jak natrafiłem na to, to rozjaśniło mi się rozumienie tych wszystkich tekstów, które tutaj zaproponowałem wam, żeby się z nimi zapoznać. Bo jak dla mnie jest to po prostu jasne. Jasne, proste wezwanie. To jest twoje powołanie. Masz stanąć w tym miejscu i masz podjąć walkę w tej sprawie. Działanie masz podjąć. Rozeznaj, jakie? Ja ci w tym pomogę. Ja jestem twój Pan Bóg. Ze mną nic się tobie nie będzie działo. Ja jestem z tobą dzielny wojowniku. My jesteśmy właśnie po to, żeby stanąć w tym miejscu, które jest naszym miejscem w Kościele, we wspólnocie, żeby bronić tego, czym my sami chcemy żyć. Tylko najpierw musimy właśnie tym żyć. Musimy rozpoznawać swoje własne powołanie, rozpoznawać to, czym i w jaki sposób tym powołaniem możemy służyć innym, bo wtedy będzie już wszystko jasne, jakie jest zadanie i jaki jest cel. A środki to już wiadomo, że sam Pan Bóg podpowie i sam Pan Bóg będzie kierował w jaki sposób, czy w jaką stronę, jak kroki swoje kierować. Także mam nadzieję, że dla was też to jest wystarczająco jasne, jeżeli chodzi o nakreślenie tematu apostolatu mężczyzny, czyli tego zaangażowania.
A to jest kwestia tutaj, kolejna, którą tylko tak poruszę pokrótce, ponieważ w mojej pracy doktorskiej i w tej książce na pewnej stronie, tylko nie z imienia i nazwiska, bo to wiadomo, dane osobowe i te sprawy, ale w doktoracie, jak ktoś by chciał poczytać, na stronie jeszcze jest dostępny, przewinął się niejaki Andrzej, lider pewnej grupy, co tak niby wazeliną troszkę pojechało, nie? Przewinął się taki Andrzej, bo zacytowałem jego słowa, które on często powtarzał i one mnie kiedyś właśnie przy którejś rozmowie poruszyły do tego stopnia, że ja się właśnie tak zacząłem zastanawiać, bo wszyscy mi mówili, no mądry jesteś, idź zrób doktorat, może się przydasz na coś. No ale tak myślę, o czym ja będę pisał. No i poszedłem któregoś razu też na taką prywatną spotkanie, po prostu rozmowę z biskupem już świętej pamięci Stanisławem Nowakiem, ordynariuszem częstochowskim. No i tak mówię, że księże biskupie, no myślę o tym, o tamtym i tak dalej. Tutaj dlatego przychodzę o prośbę o pozwolenie na podjęcie studiów doktoranckich. No i tak mówi, a o czym ty chcesz pisać? No, księże biskupie, no i przedstawiłem jakąś tam wizję o apostolacie w internecie, o nowych formach ewangelizacji i tak dalej. I on mi tak mówi, wiesz co, nie. Ale jak to nie? Przecież o nowych formach ewangelizacji, jak docierać do młodych? Nie, wiesz co, bo był już kiedyś u mnie taki jeden, taki kleryk jakiś i chciał pisać też pracę i on mi mówi, że będzie pisał o coś, już nie pamiętam jaki wątek, ale w listach wątek jakiś misteryjny, paschalny, w listach arcypasterza diecezji częstochowskiej. I on mi tak mówi, że ja mu tak mówię wtedy, księże kleryku, ale po co pisać taki pusty doktorat? Kto to będzie czytał? Kto będzie czytał o takim starym biskupie i jego myślach? Z zaledwie może 50 listów. No to sobie myślę, matko, to ja chciałem takie wzniosłe rzeczy robić, doktoraty pisać, a on mi tak mówi, że nie ma o czym? No dobra, no. No ale jakoś się potem właśnie, któreś spotkanie tak zjawiło właśnie w ten sposób, że pojawił mi się kolejny raz na drodze Andrzej. I tak mówię takie słowa gdzieś na którymś spotkaniu, że mężczyzna jest takim POZ-em. Pewnie się spotkaliście z tym stwierdzeniem wiele razy. Pamięta ktoś takie coś? A jak nie, to przypomnisz, Andrzeju, co to było? Chłopakom? Nie? Też. Ale nie, że mężczyzna to jest taki POZ. Ma prowadzić, ochraniać, zabezpieczać. Że mężczyzna ma być prorokiem, kapłanem i królem, bo to jest właśnie istota naszego powołania. Bo to, że my sobie rozeznajemy razem z Duchem Świętym, do czego jesteśmy powołani, to jest jedno. Ale przede wszystkim powołanie jest do bycia prorokiem, królem i kapłanem. Choć jest takie fajne zdarzenie, jak jeszcze, co teraz wam wspominałem o tym forum, które przygotowujemy na maj. Tak poszedłem do tego księdza mojego zaprzyjaźnionego rozmawiać kolejny raz o tym forum. I on tak do mnie mówi, ty, to wiesz co? Ja mam teraz, zaraz mam spotkanie rodzin z domowego kościoła, to przetestujemy, czy w ogóle to jest sens takie coś robić. Dobra? Sobie myślę, no dobra, najwyżej mnie zjadą i tyle się skończy i plany ambitne pójdą z barankami na halę. No i tak mówi o idei, o istocie, wymienia kolejne tematy i wymienia temat, który ja bym miał poprowadzić jako własny taką konferencję. I temat brzmiał wtedy, propozycja wstępna, mężczyzna jako prorok, kapłan i król. Na co jedna kobieta obruszona, ale z takim lekkim humorem mówi, proszę księdza, no ale co? Coś mi tu nie gra. Mężczyzna? No dobra, prorok? Okej. Kapłan? No niektórzy idą na księdza, nie? Ale król? Za cholerę. Nie, nie. Mężczyzna? Król? Nie, 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 nie. Proszę księdza. Ksiądz nie ma żony. Matko kochana. I taka dyskusja się wywiązała, którą podsumował, że w tym momencie to jest dowód na to, że takie tematy trzeba poruszać i trzeba mężczyznom mówić o tym, że są powołani do tego, żeby być właśnie prorokiem, kapłanem i królem. Ale to nie będziemy dzisiaj tego zgłębiać, bo to jest dobry temat na osobne spotkanie, co i też zresztą wiele razy było poruszane przy okazji różnych innych tematów. Ale wspomnieliśmy tutaj, padło takie słowo, że chodzi też w apostolacie mężczyzny o obecność. O obecność w miejscu, które już rozpoznajemy jako własne. Bo też musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że jeżeli już odczytujemy dane miejsce, że to jest moje miejsce w Kościele, to teraz są takie różne możliwości, że albo ja odczytuję to jako rzeczywiście moje miejsce,
I w tym miejscu trwam i to w tym wyraża się moja obecność, że jestem w tym konkretnie miejscu. Ale też może być w drugą stronę, że w pewnym momencie przyjdzie czy zwątpienie, czy inne po prostu myśli, że jednak może to nie być moje miejsce. To wtedy jest opcja taka, że można z tego miejsca wyjść i szukać tego swojego, ale też jest z kolei tutaj inne rozgałęzienie, że możemy poczekać, dać czas Duchowi Świętemu i przeanalizować, czy tak naprawdę to nie jest moje miejsce, czy ja mam szukać czegoś innego, czy może po prostu ja muszę się w pewnym momencie do tego przełamać i poznać to, czym naprawdę jest wezwanie do tego konkretnego miejsca. Bo może się okazać, że tak jak ksiądz Mirosław dzisiaj na homilii wspominał i pytanie Jezusa do tych, co chcieli odejść, czy wy chcecie odejść, bo może się okazać w tym momencie, że to jednak było moje miejsce, a ja z niego odszedłem. I co wtedy? No wtedy no już teraz tylko liczyć na miłosierdzie Boże, jeżeli rzeczywiście tam to było miejsce, ale nie ma się czym też, panowie, załamywać, bo wiadomo, że Bóg buduje na łasce swoje miłosierdzie i z tą łaską przychodzi do nas w każdej sytuacji i nawet z największego jakiegoś załamania może wyprowadzić coś dobrego. I nawet jakbyśmy opuścili to miejsce, które było naszym miejscem, to on i tak już ma tam swój plan, że wiedziałem, że tak będzie. Z wami chłopami tak jest. Nie? Że czasami się chce, a potem... No właśnie, no. Bo to jest taki zapał. Mam ostatnio takiego właśnie kolegę, który no, napala się na takie różne akcje, żeby różne rzeczy robić. Jest zainteresowany działaniem tu, działaniem tam. A ostatnio tak się spotykam i mówi, wiesz co, przerasta mnie to wszystko. No ale co? No dużo tego wszystkiego, za dużo tego. No muszę się ograniczyć do jakichś konkretnie. Ja, ale niby to jest śmieszna sprawa, ale też tak patrząc na chłodno, tak sobie analizuję, że w tym momencie trzeba sobie odpowiedzieć, które miejsce jest tym, o które tak naprawdę Panu Bogu chodzi. Bo mówiąc o miejscu mężczyzny w kościele, to trzeba budować to na obecności, to trwanie w tym miejscu. A obecność musi przebiegać w tych czterech filarach. Jeżeli zabraknie któregoś z tych filarów, to nie będzie obecności. I wtedy właśnie, jeżeli zabraknie tego któregoś z tych, to trzeba się zastanowić, czy aby to miejsce nie jest moim, czy ja muszę szukać czegoś innego, albo ta druga opcja, to Duchu Święty, działaj. Ja robię swoje. Uważam, że po modlitwie mam takie rozeznanie. Mam nadzieję, że to jest Twoje rozeznanie. Potrwam w tym jeszcze. Nie to, że daj mi jakiś znak, bo nie chcę wystawiać Ciebie, Boże, na próbę, ale no jeżeli to jest moje miejsce, to utwierdzaj mnie w tym. A jeżeli nie, to podsuń mi coś innego. I na przykład ja właśnie to wspominałem też o tej pracy, którą ostatnio zmieniłem, bo też no, trochę się porobiło w takich problemów zdrowotnych z kręgosłupem. Praca dźwigania w worków po 20-30 kilo. No i tak sobie myślę, no Panie Boże, chyba nie tędy droga, skoro mi kolejny lekarz mówi, że trzeba sobie znaleźć robotę bez dźwigania ciężarów. No to może być tak coś, no Panie Boże, no coś. I zamiast się tak modlić, to mówię, no coś bez tego, no bez ciężarów coś, no coś. I tak przeglądałem oferty i trafiłem właśnie na ofertę pracy w opiekuna w schronisku Caritasu. No i poszedłem, wiadomo, że z jakimi przekonaniami, z takiego spojrzenia społecznego, ale okazało się to zupełnie czymś innym, a wręcz nawet ciekawą pracą ze względu na specyfikę i na codzienne obowiązki. Także pozdrawiam moich chłopaków, bo może jeden był zainteresowany, może będzie oglądał na komórce, a jak nie, to sobie obejrzy relację. Ale to jest właśnie ten moment, bo w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie jest moje miejsce w tej pracy, nie w tym miejscu, nie tutaj. I zabrakło mi tego, że nie byłem przekonany do tego ani emocjonalnie, ani psychicznie. Psychicznie miałem już dość, bo ileż można, emocjonalnie to już nerwy po prostu też siadały. No i przychodzi ten moment, czy to jest to miejsce. I tak samo ze wspólnotą jakąkolwiek, do której się wchodzi, czy nawet w całym kościele. Czy to jest moje miejsce? Czy ja się tutaj jestem obecny fizycznie? Bo fizycznie obecność jest pierwsza. Bo wiadomo, że jeżeli kogoś z was by tutaj nie było siedzącego na tym krzesełku, to czy on byłby członkiem tej wspólnoty naszej dzisiejszej? Jeżeli by go nie było fizycznie tutaj? Właśnie, nie byłoby go fizycznie tutaj, czyli on nie byłby członkiem tej wspólnoty. Czyli to by nie było jego miejsce. Bo skoro on tego miejsca nie zapełnił, to znaczy, że nie. Z kolei posuwając się dalej,
obecność psychiczna. Jeżeli już jesteśmy fizycznie przekonani, już obecni w tym miejscu, to psychikę nastawiamy, że albo się z tym miejscem ekscytujemy, fascynujemy i zgłębiamy tą obecność swoją w tym miejscu. I do tego wtedy dochodzą trzeci filar, emocje. Ale to jest podbudowa tylko ludzka. A że łaska Boża buduje na naturze, to trzeba wejść jeszcze w ten głębszy wymiar, w ten głębszy, który prowadzi, tak się wydaje, że głębszy w dół, ale tak naprawdę prowadzi w górę, do wymiaru duchowego. Bo jeżeli każdy z was tutaj osobno, jeżeli się dobrze czujecie w tej wspólnocie, dobrze jest wam tutaj, bo słyszycie treści, które do was docierają, treści, które pomagają rozwijać własny apostolat, rozwijać własną osobowość jako mężczyzny, niezależnie od tego, czy ktoś jest mężem, czy ktoś jest tylko wujem, czy kimś jeszcze innym w rodzinie, czy nawet nie ma rodziny, bo też są różne przecież zdarzenia i wypadki losowe. Ale niezależnie od tego, czy ktoś żyje już w swojej rodzinie, każdy z jakiejś rodziny wyszedł. Każdy ma ojca i matkę tutaj ofiarowanych na ziemi, każdy ma, się zdarza, że rodzeństwo, zdarza się, że dalszą rodzinę krewnych i tak dalej. I tu już musimy zacząć szukać tego pierwszego miejsca. Tego pierwszego miejsca, w którym potrzeba tej obecności. Fizycznie wiadomo, jest, ale czasami tej fizycznej obecności też może zabraknąć. Bo jeżeli ktoś żyje w rodzinie, może z tej rodziny zacząć wychodzić. I wtedy się to zacznie sypać. A jak się zacznie sypać brak fizycznej obecności, to reszta to już będzie tylko takie domino i lecimy w dół. Także pamiętajcie o tych czterech filarach: obecności fizycznej, emocjonalnej, psychicznej i duchowej, bo w tej obecności, jeżeli trwamy, to wtedy ten apostolat, do którego jesteśmy wezwani jako mężczyźni, on się realizuje w naszym życiu, niezależnie od stanu życia i drogi życia. Natomiast przestrzenie obecności, o której wspomniałem, to jest przede wszystkim rodzina, z której każdy pochodzi i niektórzy zakładają własne rodziny, a niektórzy z mężczyzn wybierają z kolei życie duchowne, idą na kapłana, na brata zakonnego lub jakąś inną jeszcze drogę. Z kolei inna przestrzeń to jest wspólnota, którą tu tworzymy, taka lokalna wspólnota, ale też wspólnota całego Kościoła. I ostatnia wspólnota ołtarza, to co też tutaj padło, że miejsce mężczyzny jest pod tym chórem w kościele. Ja sobie znajdę tu, nie mam tu gdzieś. Jest w kościele, przy ołtarzu, a nie pod chórem. Bo też świecki mężczyzna, niekoniecznie, nie musi być mężem, nie musi być ojcem, może się spełniać tak jak ja, jako ministrant, lektor, i wtedy wiadomo, że wspólnota, jeżeli ma więcej osób przy ołtarzu, to wtedy jest bardziej żywa i wtedy daje większe świadectwo tego, a wiadomo, że tak jak czytaliśmy, jak można docierać do innych mężczyzn, to co Jan Paweł II powiedział do wspólnoty. Pamiętacie, jak można docierać do innych mężczyzn? Chyba wszyscy śpią, nie? Poprzez spotkania? Blisko. Rozmowy? No to może wrócimy do tego. Chociaż tekst był długi. Dobra, to nie będę szukał. No przede wszystkim poprzez przykład życia. Przede wszystkim poprzez przykład życia. To jest ten apostolat, do którego my jesteśmy wezwani w tym miejscu w kościele, w którym jesteśmy. Bo to, że jesteśmy wezwani do uczestnictwa w mistycznym ciele Chrystusa w cotygodniowej, coniedzielnej Eucharystii, jeżeli ktoś ma możliwość, to nawet w ciągu tygodnia, żeby tworzyć to mistyczne ciało Chrystusa całe, jako całość i tworzyć tą wspólnotę, którą tutaj tworzymy, jako tą wspólnotę, która głębiej wchodzi w formację. I to jest ten przykład, do którego jesteśmy wezwani, że my, jako ja, jako apostoł, idę do pewnej grupy, z którą się formuję, a potem wychodzę w świat, spotykam się z kumplem, czy gdzieś poznaję nowe osoby i mówię: ty słuchaj, a słyszałeś o takiej grupie? No bo jest taka grupa, chłopaki się spotykają, gadają o sprawach życiowych, o Boży, o męskich sprawach Bożym okiem i wtedy się zaczyna dyskusja. Najlepiej jak jest jakiś kontraargument i ktoś mnie atakuje, bo przynajmniej się robi żywo, a nie tak, że ja coś powiem i on tak pogłaska: no fajnie, ładnie, cacy, fajna ta grupa, no. Miło było, dzięki, nie przyjdę. Aha. No i cała rozmowa, no po co? No? Człowiek sobie gardło zdarł i nic z tego nie wyszło. No bo czasami tak bywa. Ale też bywa i w drugą stronę, że ktoś się tym zainteresuje i z tego właśnie zainteresowania wam powiem, że Pan Bóg jest wielki, dary Jego są ogromne.
bo jak teraz się rozkręciły przygotowania z tym forum, to ja jestem wdzięczny Panu Bogu za księdza Jacka, którego mi postawił na drodze po raz kolejny w życiu, bo on mi wiele bardzo pomaga i jeśli będzie oglądał transmisję, to publicznie pierwszy raz księdze Jacku dziękuję za wsparcie. Ale właśnie to są te przykłady, bo jeżeli my pójdziemy z tym przykładem, najpierw zbudowani sami w sobie, że znajdziemy to miejsce, w którym w kościele jesteśmy, czyli czy pod chórem, czy gdzieś z przodu, czy w prezbiterium przy ołtarzu, czy z żoną, z dziećmi, z rodziną, gdzieś tam w ławce, czy jako z innymi osobami, ale ważne, żeby się czuć w tym miejscu, że to jest moje miejsce. Tu mi jest dobrze. Tylko żeby też nie popaść, przestrzegam w takie samo uwielbienie, że to jest dobre miejsce dla mnie, bo jest mi fajnie tutaj. Nie. Trzeba rozpoznać naprawdę to powołanie. Czy jest to naprawdę moje miejsce, którego oczekuję, w którym obecności oczekuje Bóg. Także pamiętajcie o tym. Trzy przestrzenie. Wspólnota, rodzina i ołtarz. A to już jest takie podprowadzenie pod te pytania w grupach, ponieważ pytania tutaj do grup będą, jak zaraz pewnie wszyscy się z nimi zapoznają, w którym miejscu w kościele się znajduję obecnie, w jakim miejscu chciałbym jeszcze być, rodzina, wspólnota, ołtarz i jak ustawiać priorytety, czy walczyć z tymi miejscami, że któreś jest najważniejsze, czy któreś jest ważniejsze, czy któreś jest priorytetem, czy je ustawiać na w miarę równej linii i na tej samej ważności. Z kolei inne, że co mi pomaga, a co utrudnia trwanie w moim miejscu w kościele, czyli w tym miejscu, które rozpoznaję jako swoje. I trzecie pytanie, czy pełnię posługę liturgiczną, charytatywną i inną, jaką posługę jeszcze chętnie bym podjął i co zrobić, aby to robić. I to już ostatni slajdzik, że jeśli chodzi o tą posługę charytatywną, to w tym momencie jest to, co już powiedziałem, powtarzam i podkreślę po raz kolejny. Jak rozpoznasz, że to jest twoje miejsce, że masz taki, a taki charyzmat i że grupa, w której jesteś, korzysta z tego charyzmatu i idzie dzięki temu charyzmatowi rozwój, jak niektórzy kapłani mówią, chociaż jednej owieczki, że jeżeli dzięki tej posłudze twojej, tym charyzmatem i chociaż ktoś jeden korzysta z tego duchowo, to warto. Dlatego pamiętajcie o tej działalności nie tylko jako mąż i ojciec, ale przede wszystkim jako mężczyzna w przestrzeni wspólnoty powszechnej Kościoła, w przestrzeni wspólnoty lokalnej, jaką jest na przykład Kościół diecezjalny, Kościół parafialny, ale też w przestrzeni naszej tutaj męskiej grupy mężczyzn Świętego Józefa czy jakiejkolwiek innej. Jeżeli są jeszcze słuchający w internecie, a należą do swoich grup, to też w tych grupach warto szukać swojego miejsca i swojej aktywności i swojego powołania. To są te małe grupy, no i ta najważniejsza mała grupa, jaką jest rodzina. Bo nawet jeżeli ktoś nie ma żony, nie ma dzieci, ale jest mężczyzną i tą wspólnotę może budować albo pomagać innym, bo jest wujem, bo jest kuzynem, bo jest... Nie wiadomo jeszcze, jakie tam relacje, bo ja tam te relacje rodzinne to rozumiem tylko do teściowej i nie dalej, bo jakieś tam inne to po prostu piąta woda po kisielu, ale jakaś tam rodzina. Także życzę wam tego, abyście odkrywali swoje powołanie i odnajdywali miejsce, do którego was Bóg powołuje we wspólnocie tutaj tej lokalnej, we wspólnocie tutaj przy sanktuarium Świętego Józefa i we wspólnocie całego Kościoła. I życzę wam tego, aby ta wasza obecność w tym miejscu wypełniała się w tych wszystkich czterech przestrzeniach, żeby nie zabrakło żadnego z tych elementów, bo jeżeli zabraknie, to będzie problem, ale Pan Bóg sobie z każdym problemem poradzi i pomoże rozwiązać, jeżeli tylko przyjdziemy do Niego z prośbą, jak to małe dziecko o poprowadzenie. Bo znacie taką starą opowieść, już powtarzaną przez wielu duszpasterzy, przez wielu kaznodziejów, że jest pożar domu, i dziecko nagle się okazuje, że siedzi, zostało jeszcze w budynku i krzyczy, tato, tato, ratuj. No a ojciec krzyczy, skacz, ja cię złapię. Ale tato, ja cię nie widzę. Ale ja cię widzę, skacz, złapię cię. I teraz życzę wam tego, żebyście poczuli, że to jest wasze miejsce i żebyście w to miejsce skoczyli całym sobą. Szczęść wam Boże. Zapadź. Dziękujemy za poprowadzenie konferencji. Pytania. To poproszę inny zestaw pytań. Dobrze, to dwa pytania z sali. Czy ktoś pierwszy się zgłasza? Nie ma odważnych.
No słuchajcie, chłopaki, no przecież biskup Adam Ważny, czy nie, Artur Ważny, przepraszam, Artur Ważny mówi o twórczej odwadze. No to odwagi, chłopaki, no nie bójcie się, nie jestem straszny. Też właśnie, bo biskup w sumie to z niego ściągał. To ja będę miał pytanie w takim razie, nie ma tutaj sali. Pytanie jest moje takie, jak znaleźć miejsce jako mężczyzna w społeczeństwie, jako wspólnocie, w narodzie, w kraju, jak to... Znaczy w kontekście całego narodu. W kontekście kościoła, tak, że mówimy o tym, że jakieś miejsce jest nasze w kościele, ale jak to powinno się odzwierciedlać w społeczeństwie ogólnie rzecz biorąc? Znaczy w tym momencie w społeczeństwie jako w tej wspólnocie narodu. Narodu, tak. Coś takiego. No to w sumie myślę, że na tej samej zasadzie, co i w kontekście wspólnoty duchowej, wspólnoty kościoła, ponieważ no, to, co wspominałem też, no, kościół jest też instytucją, a społeczeństwo jest grupą społeczną, która jest usankcjonowana pewnymi normami prawnymi i żeby społeczeństwo funkcjonowało, no to musi się trzymać jakichś reguł. A te reguły wyznaczają w tym momencie miejsce ról społecznych, czy miejsce tego, kto jakie ma zadania do wykonania, czy jakie grupy się czym zajmują, kto ma przewodzić tej grupie, kto ma dbać o wyżywienie tej grupy i tak dalej. I to same, te same problemy są we wspólnocie lokalnej, tak jakby chociażby tutaj we wspólnocie Mężczyzn Świętego Józefa. Także to myślę, że no, te same kryteria. Szukać i znajdywać, rozpoznawać trzeba na modlitwie z rozeznaniem Ducha Bożego, charyzmaty, które ja posiadam, albo które Pan Bóg mi, które raczej w sumie właśnie lepiej powiedzieć, że które Pan Bóg mi ofiarowuje i które te charyzmaty mogą tej wspólnocie w tym momencie, w wypadku tej wspólnoty całego narodu, które są przydatne dla tej wspólnoty, bo jeżeli rozpoznamy te miejsca, w których jesteśmy mocni, no to wiadomo, że jedni pójdą w politykę, będą działać pod kątem takim zaawansowanym już na wyższym szczeblu, czy lokalnym, nawet w Radzie Miasta, w Radzie Gminy, czy w województwie, czy już nawet na szczeblu państwowym, Sejmu, Parlamentu i tak dalej, i tak dalej. I tam pójdzie ze swoimi charyzmatami posługiwać temu narodowi. Ale też inne z kolei sprawy, chociażby bardziej społeczne, jeżeli ktoś będzie takim bardziej społecznikiem, odkryje taki charyzmat w sobie, no to też będzie mógł się rozwijać i uzupełniać potrzeby społeczeństwa, które wynikają z życia społecznego, w tym sensie, że będzie zaangażowany w tworzenie jakichś, czy przykładowo programów społecznych, już nawet nie ze strony instytucji państwowych, ale nawet w ramach tak zwanych organizacji pozarządowych. Bo to też te organizacje w tym momencie, no nie ma się co czarować, ale mają znaczny wpływ na życie społeczeństwa. I to są też miejsca, które są praktycznie no, częścią narodu, częścią społeczeństwa tworzącego państwo, ale też w tym momencie no, musimy gdzieś tam za uszami mieć, że skoro Kościół jako cała wspólnota powszechna obejmuje wszystkich, to obejmuje wszystkie państwa, jakie są z lewej, z prawej, ze środka, z tyłu, z góry, z północy, z południa. I w tym momencie jakiekolwiek posługiwanie charyzmatem danej wspólnocie, chociażby z punktu widzenia takiego ludzkiego, społecznego, nie pod kątem religijnym już koniecznie tak rozpatrując, ale jeżeli ktoś czuje powołanie czy do polityki, czy do jakiejś przedsiębiorczości, bo też na przykład spotkałem się i też jestem, że tak powiem, w kontakcie cały czas z przedsiębiorcami, którzy tworzą duszpasterstwo przedsiębiorców chrześcijańskich, zwłaszcza w takim nastawieniu do życia, że poprzez swoje biznesy, poprzez swoje firmy, którymi zarządzają i to praktycznie są firmy od jednoosobowych działalności gospodarczych, aż po wielkie czasami nawet koncerny do tego stopnia, że są też w tym stowarzyszeniu ludzie, którzy są prezesami koncernów działających na terenie Ameryki z oddziałami w Polsce i po całej Europie i oni otwarcie mówią o tym, że oni we wspólnocie Kościoła odnaleźli swoje miejsce właśnie jako ci przedsiębiorcy, którzy w sposób szczególniejszy, głębszy odczytują wezwanie, to, które usłyszał Adam w raju. Czyń sobie ziemię poddaną i wiadomo w konsekwencji tego, dbaj o tę ziemię, rozwijaj jej dobrobyt, rozwijaj jej gospodarkę. I to też może być powołanie dla służby, dla społeczności w kontekście już nie tylko Kościoła, jako wspólnoty duchowej, ale też jako społeczności ludzkiej. Na początku tych slajdów tam było wymienione też, że dajmy na początku, tam było o charyzmatach, o wszystkich takich. Znajdziemy.
na samym początku, bo chodzi mi o to, dlaczego są problemy, jeżeli ktoś uczestniczy w kościele. Na przykład no, dam taki pomysł jak Marcin Zieliński, nie? I on jest krytykowany za to, że on nawrócił się, głosi, ma ten charyzmat, działa pod wpływem Ducha Świętego i od razu są na niego ataki, że on coś nie jest naturalny, tak jak wszyscy w kościele, pokorny, tylko coś głosi. No to właśnie to odpowiem pewnie krótko, tak jak i on pewnie odpowiedział może w którymś wywiadzie, tylko czy to nie on, bo też inny ktoś, też taki zaangażowany w nową ewangelizację, już tylko nie pamiętam kto, też został zaatakowany, że no ale co ty tak głosisz, głosisz, no i co, i trzepiesz kasę na tych spotkaniach, tylko tak naprawdę to jest ewangelizacja? Tam jakieś alleluja, o chwalmy Pana, o, takie coś, nie? Ale on tak mówi, a wiesz co? Mówi tak, no, powiem ci jedno. Jezus też Żydom powiedział. Co? Nazywają przecież Syna Człowieczego diabłem. No dziękuję, chyba wszystko w temacie, nie? Także trzeba po prostu, jeżeli ty jako mężczyzna czujesz powołanie do tego, żeby głosić, jeżeli czujesz, że to pomaga nie tylko tobie, ale przede wszystkim pomaga budować kogoś innego, no to jest takie stare powiedzenie, no karawana jedzie, psy szczekają. A my głosimy Chrystusa, nic więcej. A jeżeli komuś to nie pasuje, no to wtedy tak, no Jezusa też nazwali diabłem. Ale się nie poddał. To co, jeszcze jakieś pytania? Ja myślę, że będziemy musieli kończyć. Już trochę czasu dobra, minęło. Dzięki. Dziękujemy jeszcze raz. Dobra.